Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 2 września w poniedziałek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Poranny z przepyszną kawką. Tu jest kawusia, jest, wszystko jest. Jest kawusia, są karty już w ręku. Wszystko, kochani, jest. O, to jak z tych reklam, tak? Nie mogę już tego słuchać, słuchajcie. Tu jest kawa, tu są karty. Tu się będzie oglądać. No dobrze. I 2 września mamy. Wszystkim, którzy idą do szkoły, wszystkim nauczycielom, dużo siły, dużo cierpliwości, powiem, że nie jest łatwo. Uczniom dużo pokory, dużo szacunku dla nauczycieli i rodzicom również. Bo czasy się tak zmieniły, że nauczyciele nie są traktowani tak jak kiedyś, za moich czasów, gdzie nauczyciel to był gość. Gdzie nauczyciel to był gość, gdzie wezwał do siebie rodziców. Rodzic przyszedł i wysłuchał, a w domu wyładował swoje emocje. No. Kto nie dostał w dupę za coś w szkole, ten nie zna życia. Tak można powiedzieć, kochani. No tak. A dzisiaj zaczynamy nowy rok szkolny. Słuchajcie. 4 zaczynamy nowy rok numerologiczny. Jesteśmy w energinowiu, po prostu cuda się dzieją. Energetycznie będą działy się cuda, ale trzeba umieć z tych cudów skorzystać. Będzie nagrany. Będzie wstawiony filmik jutro. Jak tutaj działać z tym nowym rokiem? Co robić? Wiecie, ja nie jestem numerologiem, nie jestem astrologiem, ale poszukałam, pokrzepałam, spisałam te informacje i przedstawię tutaj Wam w takiej pigułce, po prostu pigułce, żeby nie zagłębiać się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Jak będziecie mieli ochotę, to jak najbardziej, ale żeby było wiadomo, z którego kościoła to dzwoni. Jak słyszycie dzwony i warto korzystać, wiecie, wtedy jak wchodzimy w jakiś rok, to ten rok ma określone cechy. Ten rok przypisuje nam z łatwością wykonywania jakichś prac, ale i też zakończania. Więc jeżeli cały czas zaczynamy, no w zeszłym roku ja cały czas zaczynałam i zacząć nie mogłam, no co się dzieje? Słuchaj, u mnie się wszystko pozamykało. Dlaczego tak jest? No dlaczego? No dlatego, że akurat był taki i taki rok, który pozwolił Ci wszystko pozamykać. Wchodzimy w 9 rok numerologiczny. Do tego roku dodajemy swoją datę i będziemy mieli taki swój rok, co nam się będzie działo w tym roku, tak, ja jestem 3, napiszcie tutaj w komentarzu, kim jesteście z urodzenia, wiecie, jak się tak liczy, dodaje się wszystkie cyfry ze swojej daty urodzenia, czyli jak ktoś się urodził 12 stycznia 2000 roku, to dodaje sobie 1 plus 2 to jest 3, plus styczeń 1 to jest 12, 3 to jest 4, plus 2000, czyli dodajemy 2000, czyli jak tam mamy 12 styczeń, 3 plus 1 to było 4 plus 2, to jest ktoś 6 numerologiczną, taką wibrację ma, liczby 6, taką wibrację sobie wybrał. I teraz 6 ma określoną wibrację i do tej 6 dodamy 9, to co mamy? To mamy 15. Jak mamy 15, to 1 plus 5, wszystko staramy się sprowadzać do jednej, staramy, tylko sprowadzamy tutaj do jednej liczby, czyli mamy 6, czyli ktoś będzie w 6 roku. I teraz będziemy patrzyli, tak, co w tym 6 roku się będzie u nas działo. Możemy się, kochani, do tego przygotować, żeby nie przeżywać potrójnie, żeby nie doświadczać podwójnie, tylko raz, a dobrze. No, także wiecie. Wiecie, ecie, pecie, wiecie. A co chcą nam karty na dzisiaj pokazać? Na dzień 2 września. Zaraz muszę biec mojego Jaśka budzić, bo też mamy rozpoczęcie roku. On jeszcze sobie chrapie, bo szkołę zaczyna o 8:30. Co karty chcą nam powiedzieć? Co nam dzisiaj chcą karty powiedzieć? Ha, przebudzenie. Archanioł Gabriel. Spójrz na sprawy z innej perspektywy. Tymczasowy zastój. Ważne, byś pozostał sobą. Popatrz na te rzeczy. Właśnie, widzicie, jeszcze karta nam tutaj powiada, że tymczasowy zastój może być, czyli może się nic nie ruszać, możemy na chwilę stanąć w miejscu. Ale wiecie, to nie można biec cały czas do przodu. Absolutnie nie. Trzeba się zatrzymać, trzeba zobaczyć. Czasami trzeba się odwrócić i spojrzeć do tyłu, co tam się działo. A no, daj, no 5 raz już przerabiasz to samo. No ile można? No weź w końcu wyciągnij porządną lekcję z tego. Kobieto, obudź się. No i tak trzeba, wiecie, ze sobą rozmawiać. Czasami trzeba sobą natrząsnąć,
zostać swoją najlepszą przyjaciółką, która wszystko widzi z boku, z innej perspektywy. Nadszedł czas na zrewidowanie Twoich planów. Wyraźnie wskazuje na to niniejsza karta. Musisz spojrzeć na pewne sprawy zupełnie z nowej perspektywy. Zapytaj siebie, czy to możliwe, że zupełnie nowe podejście przyniesie lepsze rezultaty? Może Ci się wydawać, że wydarzenia w tym życiu obecnie charakteryzuje zastój, ale możesz mi wierzyć, że jest to stan przejściowy. Wykorzystaj dodatkowy, uzyskany w ten sposób czas do ponownego przemyślenia swoich strategii. Być może będziesz musiał wyjść poza przyjęte przez siebie normy i oddzielić się od nurtu, w którym aktualnie przebywasz. Tylko w ten sposób możesz wyodrębnić swoje unikalne przekonania i postawy. To jest również dobry moment, by być szczodrym w rozdawaniu swojego czasu, uwagi i upominków. Wszystko to powróci do Ciebie zwielokrotnione. Wszechświat Ci to gwarantuje. Dodatkowe znaczenie tej karty, kochani, to jest objawienie, bezinteresowność, niespodziewane zmiany w życiu, potrzeba zachowania cierpliwości, siła wynikająca z bycia jednością, niecodzienne rozwiązanie. A Archanioł Gabriel, który również dzisiaj do nas przyszedł, jest aniołem, który pomaga ludziom stać się nosicielami boskiej miłości. Gdy mówisz, myślisz i działasz w oparciu o miłość, inne osoby są do Ciebie przyciągane i nie wykazują przy tym żadnych oporów. Tak, bo miłość, to wiecie, miłość roztapia wszelkie opory, wszelkie bariery. Wysyłajmy miłość, ta miłość jest potrzebna. Wyślijmy teraz miłość do siebie i do wszystkich, którzy są tutaj. Ja Wam cały czas wysyłam, wiecie? Jak ja sobie usiądę, wezmę telefon, poczytam komentarze. To jest po prostu cudnie. Jak ja czytam Wasze komentarze, ja po prostu dostaję takiej siły, takiej mocy. Tak się cieszę, kochani, że jesteście tutaj, że chcecie tu ze mną być, że jesteście tu. Dziękuję Wam też za wsparcie, za reklamy, które oglądacie z całego serca. Będę wrzucać podziękowania na końcu, bo może nie wszyscy chcą je usłyszeć, a ci, co będą ze mną do końca, to będą słyszeć. Przytulam Was wszystkich. Życzę cudownego poniedziałku. Szykujcie kreacje na jutro, tak? No jutro mamy taki, wiecie, nowy rok nam się zaczyna. I czy warto, jaki rok mamy obchodzić? Oba, kochani, oba, ten ziemski, bo jesteśmy ziemianinami, i ten nasz taki, który nam tutaj będzie teraz pomagał, ten numerologiczny, ta magia liczb, słuchajcie, powoli, a to dzięki Danusi. Jestem ogólnie umysłem ścisłym, matematycznym i zobaczcie, poszłam w kroniki Akaszy. A tu ta numerologia tak mi się całe życie przyplata, więc coś czuję, że z tego też coś będzie. Przytulam bardzo. Cudnego tygodnia życzę. Magda.